Witajcie, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj zapraszam Was na wywiad z niesamowitą kobietą, z Karoliną Gruszecką, która opowie nam o tym, w jaki sposób nasza głowa łączy się z naszym zdrowiem, czyli ekspertka o psychodietetyce. Zapraszam. Witajcie serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Karolina Gruszecka, magister dietetyki, psychodietetyk, właścicielka Edyt Bydgoszcz, dokładnie, czyli gabinetu dietetycznego, ale nie tylko, bo także jesteś trenerem personalnym, instruktorem fitness, więc tak do zdrowia podchodzisz bardzo holistycznie. Dokładnie tak. I moi drodzy, również doktorantka Collegium Medicum, tak? Tak, Collegium Medicum UMK. Dokładnie, w Bydgoszczy. A także, jeżeli moi drodzy widzieliście ostatnimi czasy kogoś w śniadaniówce, kto nie tylko pięknie wygląda, ale też bardzo mądrze mówi o zdrowiu, dietetyce, odchudzaniu, odżywianiu, to była to właśnie Karolina. Także bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na ten wywiad, tym bardziej, że jesteś mocno ostatnio zabiegana. To prawda, ja, Asiu, nie mogłam Cię odmówić, bo sama jesteś osobą, którą ja bardzo podziwiam, której mega kibicuję. Oj, dziękuję Ci bardzo. Już posłodziłyśmy sobie na początek, to w takim razie zaczynamy. Dzisiaj mamy też szkolenie z psychodietetyki, które Dokładnie prowadzisz. Tak. I właśnie ten temat chciałam poruszyć. Powiedz w ogóle na początek naszym widzom, czym jest psychodietetyka? Psychodietetyka jest takim połączeniem dwóch dziedzin, które mnie osobiście pasjonują, czyli dietetyki i psychologii. Wiedza z zakresu psychodietetyki pomaga nam, żeby wprowadzić tą całą wiedzę o odżywianiu w życie. Bo często zdarza mi się tak, że trafiają do mnie pacjentki, które naprawdę, których wiedza o odżywianiu jest ogromna. Naprawdę wiedzą wszystko, jednak tych efektów nie ma. I psychodietetyka pozwala pozbyć się wielu problemów, między innymi tak częstego jak emocjonalne jedzenie. Okej, super. No właśnie, ja też to często powtarzam, że teraz to tak naprawdę nie brak wiedzy czy informacji, do których mamy dostęp, tylko brak skutecznego wdrożenia tego jest dla nas problemem. Więc tutaj ta psychodietetyka na to odpowiada. A mówisz tutaj o tych problemach z odżywianiem. Powiedz mi, jak często zdarza Ci się, że przychodzi do Ciebie do gabinetu pacjentka i mówi, nie mogę schudnąć, Pani Karolino? Myślę, że w głównej mierze to nie są osoby, które nie wiedzą właśnie, jak się odżywiać, tylko to są osoby, które już próbowały wielokrotnie na własną rękę, a nadal im się nie udaje. Tak jakbym miała Ci powiedzieć, w ilu procentach są pacjenci psychodietetyczni w porównaniu do tych niepsychodietetycznych, no to zdecydowanie myślę, że większość pacjentów to są pacjenci, którzy nie tylko potrzebują porady z zakresu odżywiania, ale też takiego psychodietetycznego wsparcia. Okej, i właśnie tym też zajmuje się psychodietetyka. A w takim razie, bo no powiedzmy, że przychodzę do Ciebie i mówię, no rzeczywiście mam tam jakiś problem z wagą, ale wiem, jak się odżywiać, dobrze się odżywiam, no ale po prostu jak jest, nie wiem, stres, to zajadam. I czy to już jest według Ciebie zaburzenie odżywiania i co z tym zrobić? Dokładnie, to już jest emocjonalne jedzenie, czyli to jest obniżanie napięcia za pomocą jedzenia i z tym właśnie też pracuje psychodietetyk. I co ciekawe, jakby nie tylko stres, czyli nie tylko negatywne emocje sprawiają, że jemy, ale też te pozytywne. My w Polsce bardzo dużo celebrujemy i też nie zawsze jesteśmy głodni, a gdzieś sięgamy po to jedzenie, więc rzeczywiście warto nad tym też pracować, bo ja uważam, że jedzenie jest równie groźnym, jak niegroźniejszym uzależnieniem od narkotyków, od papierosów, od alkoholu. No bo zobacz, Asiu, jeśli ktoś jest alkoholikiem, no to generalnie nie jest to popierane w społeczeństwie czy narkomanem. W momencie, gdy my bardzo dużo się objadamy, jest taki obiad rodzinny i jest to pozytywnie odbierane, że przecież bardzo mi smakuje, to poproszę o dokładkę. Jeszcze babcia dodaje. Więc to jeszcze jest taki nauk, który jest z strony innych podsycany. I rzeczywiście wtedy może się zacząć problem. No dobrze, a co zrobić? No bo jest też taka czasami presja społeczna, tak? Ja pamiętam obiad mojej babci, którą babcię uwielbiam, babcia nie ogląda, ale jak coś to pozdrawiam. Natomiast jednak, no zjedz, a zjedz jeszcze. I co w takim razie, i co zrobić, żeby też no, w tym społeczeństwie się odnaleźć? Bo rzeczywiście tak jak mówisz... Jasne, no... ja jestem zawsze za dialogiem, jestem za tym, żeby uczyć się w sobie też asertywności, no bo wielokrotnie trafiają do mnie pacjenci, którzy pracują w no, dużych korporacjach i no, jest tak, że no przecież codziennie niemal ktoś ma urodziny albo imieniny i wtedy dokładnie pracuję z tymi pacjentami, dokładnie się ich pytam, no dobra, no to jak byś się zachował w tej sytuacji? Co, powiesz nie, bo nie? No tak nie powiem. No i wtedy przygotowujemy sobie też scenariusze nawet odpowiedzi, czyli
podziękuję za to ciasto, bo na przykład mam przygotowane swoje drugie śniadanie, albo dziękuję, nie jestem głodny, albo po prostu no nie zjem ciasta, bo mi szkodzi, nie zjem ciasta, bo staram się odżywiać zdrowo, bo chcę mieć lepsze wyniki badań i tak dalej. Także taka asertywność myślę, że tutaj będzie pomocna. No ja wiem, że na babcie nie ma tutaj mocnych, ale też warto próbować powiedzieć, babciu, to było przepyszne, ale ja już naprawdę nie mam miejsca, nie chcę się pochorować i źle czuć, bo chcę się cieszyć każdą chwilą z Tobą. Super. Czyli z jednej strony właśnie to jest bardzo dobra uwaga. Przygotowujemy sobie taki scenariusz na tą sytuację, która się może wydarzyć. Tutaj powiedziałaś o osobach trzecich. Natomiast co jeżeli, jestem zmotywowana, natomiast jeżeli mi się taki wewnętrzny głos pojawi w głowie, jak, w jaki sposób z tym walczyć? Bo ludzie naprawdę często, na przykład pacjentki przychodzą, chcą schudnąć, kobieta chce dobrze wyglądać, mężczyźni również, natomiast jednak tego efektu nie ma. Jak w takim razie rozmawiać może z samym sobą? To jest w ogóle wspaniałe, co powiedziałaś. Przede wszystkim trzeba rozmawiać z samym sobą. Też w internecie mam często takiego zdjęcie, osoba siedząca nad sałatką, obok są pączki i tu jest taki aniołek, tu jest taki diabełek. I rzeczywiście w naszych procesach myślowych też się dzieją takie rzeczy. Właśnie o tym dzisiaj będę mówiła na szkoleniu, że mamy myśli wspierające i myśli sabotujące, które nas oddalają od tego naszego celu. I to, co możemy najważniejsze zrobić, to jest zmienić myśl sabotującą, czyli na przykład to tylko jedno ciastko, na myśl wspierającą. Szkoda mi moich efektów na to, żebym zjadła to ciastko, będę tak naprawdę na kilka sekund zadowolona, ale potem będę miała wyrzut sumienia albo inny przykład myśli sabotującej. Ojej, no miałam tak ciężki dzień w pracy, że po prostu no muszę się wynagrodzić teraz tą czekoladą, tak? Myśl, znowu usłyszałam, że w głowie mam myśl sabotującą, zmieniam ją na wspierającą, czyli miałam bardzo, bardzo ciężki dzień w pracy. Tak naprawdę jak zjem tą czekoladę, to będę się czuła zaraz jeszcze gorzej, będę miała wyrzuty sumienia. Spróbuję się wynagrodzić w inny sposób. Wezmę długą kąpiel, poczytam książkę, przeznaczę chwilę tylko dla siebie. Okej, super. Czyli rozmawiać ze swoją głową, tak jak powiedziałaś. Jasne, czyli rozmawiamy ze sobą, moi drodzy. To była pierwsza część wywiadu z Karoliną Gruszecką. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, o czym jeszcze rozmawiałyśmy, zapraszam na mojego bloga, gdzie przeczytacie drugą część naszego wywiadu. A tymczasem pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć!